Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszamy Was na świąteczny haul zakupowy. Zobaczycie, co w tym roku kupiłyśmy i będziemy tworzyć cuda w tym roku przed świętami. Tak, pokażemy wszystko? Tak! Zapraszamy na film! Cześć! Kochani, pokazujemy Wam dzisiaj świąteczne zakupy, haul zakupowy z różnych sklepów. I jest to Pepco, i jest to Action, i jest to, słuchajcie, co my tu jeszcze mamy? Auchan, dużo sklepów. Home and You, tak, Home for You, jeszcze taki sklep mamy. Także naprawdę dużo świątecznych ozdób. I Amelcia nawet pokaże, bo już tutaj nie może się doczekać. Co pokażesz? Co ty pokazujesz, Amelko? Opowiedz coś troszkę o tych domkach. Zobaczcie, domki mamy już przygotowane, zrobione. Takie domki. Domki. Fajne te domki? Tak. Podobają Ci się? Tak. Fajne domki, tak. Zobaczcie. To jest taka tęcza. Tak, taka tęcza to jest, taka tęcza. A tu zobaczcie. Piękne domki. Ale nie będzie tęczy. Nie? Nie będzie? Nie będzie tam tęci. Nie będzie. Kochani, zobaczcie, jaki piękny domek. Ja Wam pokażę tylko, jak taki domek wygląda. To jest pudełeczko. To jest pudełeczko. O, zobaczcie, w takim pudełeczku. I są dwa rodzaje. Albo domek taki, możecie złożyć. Także bardzo fajne, słuchajcie, do składania. Moje dziewczyny uwielbiają takie rzeczy robić. Więc albo... Drugi rodzaj domku. Pokazujemy Wam właśnie dwa rodzaje domków, złożone, pięknie, będą na pewno super wyglądać jako ozdoby w pokojach. Ok, idziemy dalej, tak? Pokazujemy dalej. Odstawiamy domki na chwilkę. Zobaczcie, kupiłyśmy takie fajne torebeczki ozdobne. One są wykonane z filcu. Wszystkie akurat zielone, ale były z tego co pamiętam w dwóch kolorach. Również były czerwone. Tak, mamy dwa bałwanki, mamy Mikołaja i mamy jeszcze co? Renifera, mamy jeszcze Renifera, zobaczcie, bardzo fajne, na prezenty akurat. To jest domki. A to? Co to jest? Mikołaj. Tak, pokażemy Wam. Zobaczcie, takie fajne puszki do przechowywania, można tam włożyć jakieś słodycze. I mamy Mikołaja, to nie jest Mikołaj, to jest... Bałwanek, tak, i renifer. Zobacz, tu bałwankowi się otwiera tutaj kapelusik. Super puszeczki. Mikołaj też. Otwiera mu się tu kapelusik, czapeczka. Super, odłóż na bok, Amelciu. Amelka chyba tutaj zmierza, słuchajcie, do tych światełek. Ona jest, uwielbia światełka i w tym roku mam... W tym roku mamy dużo światełek, pokażemy Wam. Chcesz zobaczyć, jak światełka świecą? Domki? Dobrze. Światełka są, słuchajcie, na baterię. Nie dotykamy tutaj domku, tutaj, bo byś mogła połamać taki domek. Zobaczcie, jest tutaj kilka takich domków. Teraz... Tutaj się cika? Tak, ale trzeba włożyć baterię. To są na baterie. To nie są do gniazdka, tylko do włożenia na bateryjkę. Ale mamy dodatkowe zabezpieczenie jeszcze w postaci śrubki. Zobaczcie. Ta-da! I domki świecą takim ciepłym, białym, ciepłym światełkiem. I fajnie sobie powiesimy, gdzieś ozdobimy nasz domek. Ok, pokażemy Wam, jakie mamy jeszcze światełka. Tak. Kolejne światełka, słuchajcie, kupiłam w tym roku kurtynę. Bardzo fajną mam kurtynę, bo kurtyna, słuchajcie, ma 3 metry szerokości i 3 metry długości. Jeszcze dodatkowo mam pilocika. Mamy 8 trybów przełączania, tylko Wam pokażę, jak ona świeci. Tym razem mamy światełko białe, zimne. I kurtynkę sobie powiesimy na... Nie, na razie nie działa, Amelciu, bo zobacz, nie jest włączona do gniazdka. I tym razem kurtynka będzie wisiała u nas na firaneczkach. Pokażę Wam. Okej. Proszę bardzo. I mamy kurtynkę. Zobaczcie, ona
ma 10 takich zwiniętych drucików i wystarczy te druciki rozwinąć, więc one są długie na 10, na 3 metry. Także bardzo fajnie, 8 trybów, one się już widzę zmieniają i możemy pilocikiem sterować. Okay. Nawet, pokażemy następny. Kochani, kolejna kurtyna, zobaczcie, nawet się nie spodziewałam, że są takie duże kształty. Zobaczcie, mamy gwiazdki, mamy choinkę, mamy dzwoneczki i mamy, co to jest? Renifery. Renifery i dodatkowo tutaj jeszcze są, słuchajcie, wiszące takie, o, gwiazdeczki, będą wisieć mniej więcej, o, zobaczcie, tak to będzie wyglądać. Tak będzie świecić. I sprawdzimy, jak świecą, tak? Tak. Sprawdzimy, jak świecą, oczywiście, musimy zobaczyć, jak one świecą. Zobaczymy. Zobaczymy, tak troszeczkę tutaj rozwiniemy. To nie musi być. Uwaga, Belcia. Uwaga. Zobaczcie, jak nam świecą światełka. I również mamy tu kilka trybów świecenia, więc o, będą wisieć takie choineczki i gwiazdeczki. Fajnie? Ale będzie nam w tym roku świeciło. Okej, okay, pokażemy Wam następne. Kochani, pokażę Wam jeszcze jedne światełka, jeszcze jedną kurtynę. Już niedługo ta kurtyna ozdobi nasze domki. Zobaczymy, gdzie powiesimy. Jeszcze nie wiem, w którym pokoju będzie wisiała ta kurtynka. I zaraz Wam pokażę, jak... Amelka się cieszy. Uwielbia takie światełka i zaraz Wam... Ale czas, no. Dobra, włączamy! Włączamy! Wow. Ja Wam tylko pokażę, jak ta kurtynka wygląda, bo ona jest, zobaczcie, nie jest równa, tylko zobaczcie, od najdłuższej do najkrótszej i od najkrótszej do najdłuższej. Idzie, o, idzie tak symetrycznie po boczkach, ale fajnie, co? Fajnie świecą te gwiazdki, pięknie się mieniam. Również kilka trybów tutaj jest świecenia, także zobaczymy, które w tym roku zawiesimy, jak będą świecić. Kochani, teraz Wam pokażemy, a jeszcze jedne światełka, zobaczcie, znalazłam, takie malusieńkie, na maleńkim druciku, ale jest tutaj prezencik, jest choineczka, jest tutaj pingwinek. Takie malutkie światełeczka. Jeszcze to jest. O, i one świecą też na światełkiem takim białym, żółtym. Jeszcze tak, są. A Melcia Wam pokazuje renifery czerwonego. Pokaż reniferkę jeszcze raz. I to są już, słuchajcie, bombeczki do zawieszenia. Tak. O, tak, jest renifer czerwony. I zielony. I zielony, tak. Prawda, ale nie ma innych. Nie ma innych? O, proszę. Tylko są cztery. Nie, dwa. Dwa. To są dwa, nie cztery. Dobra. Dwa. Niech stoją renifery. Co my tu jeszcze mamy, kochani? Mamy tu jeszcze, zobaczcie, takiego ptaszka. No. Mamy tutaj pięknego ptaszka. Również jest to zawieszka. Jest bombeczka. To mamy. Tak. To jest tak. Co to jest, Amelciu? O, zobaczcie. Taki ptaszek i jego tutaj trzeba przełożyć przez skrzydełka, teraz już nie będę tego robić i mamy pięknego takiego welurkowego ptaszka. Jak to się robi? Jak to się robi? To jest, Amelciu, pachnie. A wiesz, dlaczego pachnie? Bo jest to mydełko. Zobaczcie, jakie piękne mydełko znalazłam. Piękny prezent dla osoby jakiejś bliskiej właśnie na święta, zobaczcie. Ładnie zapakowane. Śliczna taka babeczka, mama, prawda? Nie, na razie nie otwieramy. Na razie nie otwieramy. Niech stoi, bo ona pięknie pachnie. Co my jeszcze mamy? Jeszcze zobaczcie, mamy takie bombeczki, cukiereczki. Również welurkowe, czerwone. Dobra, mamy jeszcze jednego ptaszka. Takie mamy sopelki, też welurkowe. I lizaczki. Tak, a Melcia Wam pokaże bombeczki, lizaczki. Takie. A nie otwieramy. To nie jest do jedzenia, to jest bombka, Melciu. Zobaczcie, jakie bombka. Ładne. No. Ładne. Jeszcze są to. Co to jest? Renifer. Renifer, tylko renifer przezroczysta. Melusiu, delikatnie, wiesz, żeby nie pękło, bo to jest... Mama, możemy go otworzyć? Możemy. Możemy go otworzyć, musi Amelka zobaczyć. Czyli będzie trzeci reniferek. O, zobaczcie, jaki ładny, kryształowy.
reniferek, więc będziemy mieć reniferka do kolekcji. Dobrze, już Amelcia musiała otworzyć. Mamy jeszcze, zobaczcie, elfika. I zielony. Również taki kryształowy elfik, jeszcze piękny. I jest biały. Tak, jeszcze, mamy, co to jest? Koń. Jeszcze mamy, zobaczcie, jednorożca, bo jest majruk. Także mamy zawieszkę jednorożca. No. Jeszcze nic nie odpakowywałyśmy. Niektóre rzeczy, zobaczcie, są odpakowane, a to są baletnice. Pakowane po dwie. Także bardzo fajne baletnice kryształowe. A to są takie sopelki do zawieszenia. O, mamy takie sopelki, zobaczcie, ładne, duże, do zawieszenia. Także mogą wisieć na choineczce, a mogą na przykład też być powieszone na przykład na jakiejś zasłonce. Co to mamy? Choinki. Ale co to jest? Wiesz, co to jest? Świeczki. Tak, choineczki, świeczuszki. One, słuchajcie, nie pachną, ale pięknie wyglądają, więc jako ozdoba bardzo fajnie. Pokażemy Wam jeszcze. Zobaczcie, nie mogłam się oprzeć. Taka piękna milusia. Choineczka z kryształkami. Śliczna choineczka. Ona nie świeci. To nie jest świecąca choineczka. Ale zobaczcie, postawić gdzieś. Postawić gdzieś w jakimś miejscu, na jakiejś półeczce i bardzo ładnie będzie wyglądała. Ale nasza... Tak. Oprócz tego mamy oczywiście stożki, bo kilka kupiłam takich, na razie nie będziemy otwierać. Kilka takich stożków kupiłam, bo będziemy oczywiście robić ozdoby, więc będziemy mieć takie stożki i jeszcze będziemy na pewno robić jakiś wieniec adwentowy, także też mamy. O, byłabyś niezłym aniołem. Z aureolką. Nawet czapka. Tak, taka czapka. Kochani, jeszcze Wam pokażę, zobaczcie. To jest taki duży renifer, zobaczcie. Piękny i on jest, słuchajcie, z takiej gąbeczki wykonany. Więc gdzieś udekorujemy pewnie, gdzieś w pracy udekoruję takim reniferkiem. Tak. A tutaj zjedzimy się. I jeszcze mamy, słuchajcie, taką śnieżynkę. Też będę w pracy robiła dekoracje, więc wykorzystam, słuchajcie, takie gotowe elementy. To również jest z takiej gąbeczki wykonane, więc mam nadzieję, że to posłuży na kilka lat. Oprócz tego prezenciki. Zobaczcie, jakie fajne, złoto-czerwone i srebrno-czerwone. Gdzieś do jakiegoś wazonu, żeby wstawić. O, zobaczcie. W tym roku zobaczymy, jakie kolory wybierzemy. I jeszcze, słuchajcie, mam gałązeczkę tylko taką, więc też na pewno gdzieś włożę do wazonu jakąś ozdobę. Kochani, to chyba wszystko. Tak, nie mam nic więcej, ale nasz hol zakupowy w tym roku jest duży, prawda? Tak. Dużo mamy w tym roku rzeczy. No. Musimy wybrać i zdecydować się, jak w tym roku będzie wyglądał nasz domek, jak będzie. Na pewno Wam to pokażemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Róbcie świąteczne zakupy, bo teraz jest mnóstwo tego. Te dekoracje świąteczne są przepiękne. Mamy jeszcze. Jeszcze? Tak, myślę, że dziewczyny będą bardzo, bardzo zadowolone, jak będą chciały dekorować. I pomogą mi w tych dekoracjach, także zobaczymy. Mój choineczka. Jak to wszystko będzie wyglądało. Choineczka. Choineczka, tak. Szkoda, że nie świeci z drugiej strony, ale jakbyśmy takie światełeczka tu zawiesiły, no, to by świeciła choineczka. Jakieś takie na baterię. Okej. Okay. Kochani, my się z Wami żegnamy i mama, już w świątecznym klimacie mama, jeszcze zapraszamy Was. Jeszcze chcesz coś pokazać? Co byś chciała jeszcze pokazać? Dużo musimy poprawić. Dużo, okej. Okay. Zapraszamy Was już na kolejny odcinek. Cześć!